Jak poza albo owca? Dzik się pasze. Teraz nastąpi wystawienie posterunków honorowych pod pomnikiem Znaku Polski Walczącej w składzie Straż Miejska, Pułk Ochrony, Harcerze. Za chwilę nastąpi wprowadzenie pocztów sztandarowych. Kompania! Baczność! Na prawo! Bacz! Poczty sztandarowe! Prowadź! Baczność! No, no! Bacz!
Pomyśleliście z tym, wiesz, Maćku? Szanowni Państwo, spotykamy się tradycyjnie 1 sierpnia na Kopcu Powstania Warszawskiego przy pomniku Znaku Polski Walczącej, aby uczcić 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Witam serdecznie na części oficjalnej uroczystości. Jest z nami zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pan Jacek Wojciechowicz. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości złoży dowódca uroczystości, starszy inspektor Robert Bogdański. Kompania, baczność! Na prawo, patrz! Panie prezydencie, dowódca kompanii reprezentatywnej Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy, starszy inspektor Robert Bogdański, melduje. Kompania gotowa do uroczystości obchodu 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Czołem strażnicy. Czołem, panie prezydencie! Kompania, baczność! Kompania, spocznij! Za chwilę, przy dźwiękach hymnu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt. Kompania, baczność! Na lewo, patrz! Poczet sztandarowy, poczet flagowy, flagę państwową podnieś! Thank you.
Szanowni Państwo, do miejsca uroczystości zbliża się sztafeta pokoleń. Kompania Baczność! Na prawo! Bacz! Powitajmy sztafetę brawami. Dowódcą sztafety jest powstaniec pułku Armii Krajowej Baszta Jerzy Grzelak. Sztafetę pokoleń tworzą przedstawiciele harcerzy, straży miejskiej i wojska. Sztafeta przyniosła ogień pamięci z grobu nieznanego żołnierza. Ogniem tym zostanie rozpalone ognisko na kopcu. Będzie ono płonęło przez 63 dni. Tak długo, jak trwało powstanie warszawskie. Dowódca sztafety pokoleń złoży meldunek zastępcy prezydenta panu Jackowi Wojciechowiczowi. Panie prezydencie, dowódca sztafety pokoleń Jerzy Grzelak melduje przybycie sztafety z ogniem z grobu nieznanego żołnierza. Proszę o wspólne wzniesienie ogniska, które będzie się paliło przez 63 dni. Kompania, baczność! Na lewo, bacz! Teraz zostanie rozpalony ogień pamięci. A znicz. Szanowni Państwo, co roku spotykamy się w kolejną
tym razem 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na Kopcu noszącym jego imię. Organizowane w tym miejscu uroczystości należą już do tradycji Mokotowa i sprawiają, że z roku na rok mamy zaszczyt witać coraz większą liczbę gości, którzy razem z nami biorą udział w dzisiejszej uroczystości. Mam wielką przyjemność przywitać powstańców Warszawy, a wśród nich zaszczyt i honor wiceprezesa środowiska pułku AK Baszta i innych mokotowskich oddziałów powstańczych pana Eugeniusza Tyrajskiego. Mam honor również witać przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i innych środowisk kombatanckich. Z wielką przyjemnością witam kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Witam również wszystkich uczestniczących w dzisiejszej uroczystości powstańców warszawskich i weteranów II wojny światowej. Witam przedstawiciela prezydenta miasta stołecznego Warszawy, zastępcę prezydenta pana Jacka Wojciechowicza. Witam szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego. Witam przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, pana dyrektora Andrzeja Zawistowskiego. Witam pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Sebastiana Wierzbickiego. Witam również wszystkich radnych Miasta Stołecznego Warszawy. Witam zastępcę dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, pana Pawła Łukielskiego. Gościmy dzisiaj również posłanki, posłów i senatorów z największych ugrupowań politycznych. Jak co roku w uroczystościach biorą udział również radni dzielnicy Mokotów z przewodniczącym rady panem Miłoszem Góreckim na czele. Zaszczycili nas swoją obecnością także przedstawiciele samorządów z warszawskich dzielnic oraz politycy z różnych partii. Co roku wspólnie z nami współpracują i dbają o ceremonię uroczystości funkcjonariusze ze Straży Miejskiej, Wojska, Policji. Witam i dziękuję. Witam bardzo serdecznie przybyłych licznie mieszkańców Warszawy, w tym także dzielnicy Mokotów. Serdecznie pozdrawiam harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Oni w tych uroczystościach rocznicowych towarzyszą nam od wielu, wielu lat. Szanowni Państwo, nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, ale bardzo, bardzo cieszy mnie obecność wszystkich Państwa na uroczystościach na Mokotowskim Kopcu Powstania Warszawskiego. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i zapraszam na dalszą część uroczystości. Dziękujemy panu burmistrzowi za zabranie głosu i proszę teraz o zabranie głosu wiceprezesa środowiska żołnierzy pułku AK Baszta i innych mokotowskich oddziałów powstańczych pana Eugeniusza Tyrajskiego. Kompania! Baczność! Na lewo! Baczność! Prezydent.
Wieńce składają między innymi powstańcy warszawscy, środowiska kombatanckie, władze samorządowe. Kompania, baczność! Kompania, spocznij! Byłaś dla nas radością i dumą. Jak stal prężna, jak żywioł surowa. Ustom pieśnią, sercu krwawą łuną. Armio krajowa. W bohaterów prowadziłaś ślady. Naród zwarty, jak grupa szturmowa. Aż spłynęłaś krwią na barykady. Armio krajowa. Choć nagrodą było ci wygnanie, kula w plecy, cela betonowa. Co się stało, to się nie odstanie. Armio krajowa, nas nie stanie, lecz ty nie zginiesz. Pieśń cię weźmie, legenda przechowa. Wichrem chwały w historię popłyniesz. Armio krajowa. Thank you.
jeszcze, bo tutaj już przesuwamy. Nie, nie, ale bardzo. Cześć! Odczuł się rybki.